Laudetur Jezus Chrystus, tu telewizja Chrystusa Króla, Marek Skowroński. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Zbigniew Hart. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Kłaniam się. Panie doktorze, mamy ogłoszenie pana ministra Niedzielskiego. Podobno mają być z dniem 28 marca zdjęte wszelkie obostrzenia, maseczki i tak dalej, i tak dalej. I uzasadnienie do tego, bo przecież to wystąpienie miało miejsce dzisiaj w obecności pana głównego inspektora sanitarnego, pana Saczki i szefa PZH, który jest teraz jakoś Instytut Badawczy, bodaje się nazywa już nie narodowy, no coś tam, coś tam, coś tam. W każdym razie okazuje się, że tym uzasadnieniem to jest spadek liczby zakażonych, no wykrywanych testem, o którym każdy wie, że jest bezwartościowy. Też informacja, że 1 900 000 według Światowej Organizacji Zdrowia, a według innych oszacowań 2 miliony przybyszów za Buga jest już w 80% uodporniona. I to na tą nieszczęsną chorobę, która zdominowała nasz świat od 2 lat, dominuje nadal i jeszcze do tego pociąga za sobą potworne ofiary z powodu braku dostępu do świadczeń zdrowotnych. No i ci właśnie nasi goście, uciekinierzy, czy też nazwijmy ich może ludność przepędzana ze swojej ojczyzny na nasz teren, według uzasadnienia znoszącego ograniczenia drakońskie pana Niedzielskiego, jest uodporniona w 80%. Chociaż Światowa Organizacja Zdrowia we wczorajszym materiale wyraźnie informuje o tym, że ani szczepień tam nie było, ani skutecznej oceny rzeczywistości. Gdziekolwiek ta ocena by miała mieć miejsce za pomocą tych testów, to i tak jest beznadzieja pełna. Ale z drugiej strony jakieś minimalne oszacowania, minimalne trzymające się zdrowego rozsądku Światowej Organizacji Zdrowia są w ewidentnym zderzeniu z pozycją polskiego ministra zdrowia. I cóż ten minister teraz zrobi, jak się wykaże wobec ze swojej roli w ramach pełnienia takiego, w ramach wykonawstwa zadań marionetki globalizmu, tak? Czym się wykaże? Jak ma inne opinie niż Światowa Organizacja Zdrowia. A jeszcze do tego, nie wiem, czy to przeszło w ogóle, bo nie śledzę przez polskie media, czy też głoszone w Polsce informacje, że tak jak pisze Światowa Organizacja Zdrowia, przybysze z Zabługa mają gwarantowane 1,5 roku prawo pobytu oraz prawo do pracy. Prawo do pracy 1,5 roku. Tego nie słyszałem w publicznej enuncjacji naszego rządu, a wiem to z materiału Światowej Organizacji Zdrowia. Może coś, czego nie dosłyszałem. Natomiast co się wiąże z zagrożeniami, no to jak najbardziej podtrzymuję przekonanie, że nie wolno o nich zapomnieć. Nie wolno zapomnieć o porażeniach wiotki, które się pojawiły w Zakarpaciu, związanych z szczepionkowymi polio. Na co zareagował inspektor sanitarny w Rzeszowie swojego czasu. Teraz minister, czy też główny inspektor sanitarny, przypominam, elektryk z ZUS-u, czy elektronik z ZUS-u, jest przekonany, że nam nic nie grozi, no ale jednak zdania, jak widać, uczonych są podzielone.